Nie widzę. Przypomnę, że jesteśmy w punkcie 7d, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lubartów za 2014 rok. I przechodzimy do głosowania, przegłosowania tego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. 8 radnych głosowało za. Kto z Państwa radnych jest przeciwko przyjęciu tej uchwały? Jedenastu radnych głosowało przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że uchwała nie została przyjęta. I przechodzimy do kolejnego punktu 7e. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach udzielenia burmistrzowi miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Rozumiem, że wprowadzenie i dyskusja już odbyła się w tym punkcie, ale jeszcze się dopytam o stanowiska komisji w sprawie tej uchwały jako pierwsza komisja budżetowa inicjatyw gospodarczych. Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, dwie osoby były za projektem, dwie przeciw. Dziękuję. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Komisja wydała opinię, że przyjęła głosami za, przeciw, dwoma i wstrzymującymi. Dziękuję. Dziękuję. I Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały stosunkiem głosów 3 za, 4 wstrzymało się. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały stosunkiem głosów 2 za, 4 wstrzymało się. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze wziąć udział w dyskusji w tym momencie? Proszę o zgłoszenie się. Właśnie tylko radnych. Nie widzę. Ten projekt uchwały ma sporo uzasadnień i załączników. Jak Państwo przeglądali, czy Państwo sobie życzą, żeby przeczytać któryś z załączników? Nie widzę takich głosów. To przechodzimy do głosowania. I pytam się Państwa radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Stwierdzam, że 8 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Kto z Państwa radnych jest przeciwko? Stwierdzam, że 11 radnych głosowało przeciwko. Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała o udzieleniu burmistrzowi miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok nie została przez Radę Miasta Lubartów przyjęta. Bardzo proszę. Przewodniczący Andrzej Zieliński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Przed chwilą nie przyjęliśmy uchwały o udzieleniu Panu Burmistrzowi absolutorium za 2014 rok. Chciałbym zapytać Pana Mecenasa. Czy niepodjęcie tej uchwały jest równoznaczne z tym, że Rada podjęła uchwałę o niedzielu udzieleniu absolutorium? Bo jeśli utrzymam odpowiedź, że tak nie jest, to zgłaszam wniosek o przerwę i przygotowanie stosownej uchwały. Bo ja rozumiem, że jeśli większość ustawowa Rady głosuje przeciw podjęciu tej uchwały, to znaczy, że może hipotetycznie głosować za nieudzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu panu burmistrzowi. Tak wynika z orzecznictwa i dlatego bardzo proszę o opinię w tej sprawie. Czy pan mecenas wypowie się w tej chwili? Bardzo proszę.
Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, odrzucenie tej uchwały, niepodjęcie jest równoznaczne z nieudzieleniem absolutorium i nie ma potrzeby podejmowania drugiej uchwały o nieudzieleniu absolutorium. Tak wynika z linii orzecznictwa. Proszę. Proszę bardzo. Panie mecenasie, mogę oczywiście kilka orzeczeń przytoczyć. Przytoczę jedno. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 lipca 2013 roku, w którym w uzasadnieniu jest następująca treść. Proszę posłuchać. Skład orzekający, biorąc pod uwagę tryb głosowania w sprawie absolutorium, stwierdza, że wynik głosowania na sesji Rady Miasta świadczy jedynie o tym, że nie podjęto uchwały o udzieleniu absolutorium burmistrzowi. W związku z odrzuceniem projektu uchwały o udzieleniu absolutorium nie głosowano nad uchwałą o nieudzieleniu absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Treść przedstawionej Regionalnej Izbie Rachunkowej uchwały jest sprzeczna z treścią uchwały głosowanej przez Radę, bowiem poddanie pod głosowanie uchwały o udzieleniu absolutorium, jej odrzucenie nie powoduje automatycznie przyjęcia, iż podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium. Ja bym nie chciał prowadzić tu polemiki, kto ile więcej przytoczy wyroków, natomiast ja się opieram również na orzecznictwie i ten wyrok, tą tezę, którą przedstawiłem, to jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19 września 2007. Natomiast również sąd w Poznaniu administracyjny z 2011 roku również się wypowiedział, że nieuzyskanie większości przy, może też zacytuję, poddana pod głosowanie uchwała powinna mieć treść pozytywną do jej w brzmieniu w sprawie udzielenia absolutorium. Tylko bowiem poddanie pod głosowanie takiej uchwały zawsze doprowadzi do definitywnego rozstrzygnięcia kwestii absolutorium. Oddanie bezwzględnej większości głosów za uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium prowadzi do jego udzielenia. Nieuzyskanie tej większości należy rozumieć jako nieudzielenie absolutorium. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesteśmy po głosowaniu, jesteśmy w trybie szczególnym. Były wątpliwości jednej osoby. Prawnik, pan mecenas, odpowiedział na te wątpliwości pozytywnie z tego, co zrozumiałem, więc dyskusję zamykam w tym punkcie w trybie szczególnym. Bardzo proszę. Pan burmistrz Jan Kłodziacki. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym z Państwu radnym, którzy zgodnie z sumieniem ocenili pracę i działalność i sprawozdanie budżetu. Wbrew temu, co pan radny mówił, zachował się politycznie, tak jak zostało w gremium ustalone, bo przecież to było do przewidzenia, że tak zostało w gremiach ustalone i tak zostało zagłosowane wbrew sumieniu, wbrew temu, co powiedzieli mieszkańcy nasi. Bo mieszkańcy ocenili też pozytywnie państwo. Większość, chyba tak jak żeście ustalili wcześniej, to zostało tak zagłosowane. Ale dziękuję bardzo za wszystkim. Państwo również za współpracę w 2014 roku. Wyrażam przekonanie, że następne lata równie dobrze, jak i poprzednie, z poprawkami, bo ja sam to potwierdzam też i mówiłem w swoim wcześniejszym, że zwracam uwagę na krytykę, biorę to pod uwagę i na pewno wdrożymy to w przyszłość, w działalność. Natomiast Państwu radnym, którzy zgodnie z sumieniem zagłosowali, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt. Widzę te gesty i prośby. Dobrze. Zarządzam przerwę 10-minutową. Jestem na kworum.
teraz działka. W przerwie wznawiamy obrady. Przypomnę, że obradujemy w punkcie 7 rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach. I w tej chwili będziemy omawiali i przyjmowali projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Bardzo proszę panią skarbnik o wprowadzenie do projektu uchwały. Szanowni Państwo, w budżecie miasta na rok 2015 widnieje inwestycja pod nazwą rozbudowa szkoły podstawowej nr 4. W budżecie na rok bieżący zapisano tu środki w wysokości 1 525 000 zł. W związku z faktem, iż odbyły się dwa przetargi na realizację tego zadania, z których wynika, iż zadanie to jest dużo bardziej kosztowne niż zaplanowane w budżecie roku bieżącego. W związku z wnioskiem pana dyrektora o rozłożenie inwestycji na dwa lata, przedkłada się państwu projekt wieloletniej uchwały, wieloletniej prognozy finansowej z uwagi na to, iż w budżecie roku bieżącego wniosek ten nie wywołuje skutków. W związku z faktem przedkładamy jedynie wieloletnią prognozę finansową i w załączniku numer 2 do tej uchwały wpisujemy nowe zadanie, zadanie właśnie pod nazwą rozbudowa szkoły podstawowej numer 4. Przenosimy je z załącznika zadań jednorocznych do załącznika zadań wieloletnich i rozciągamy jego realizację na rok 2016. I w budżecie, w wieloletniej prognozie finansowej wpisujemy wydatki na to zadanie w wysokości 1 100 000 złotych i w celu zrównoważenia budżetu zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 600 tysięcy, a wydatki bieżące zmniejszamy o kwotę 500 tysięcy, przenosząc tą kwotę do wydatków majątkowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Otwieram w tym momencie dyskusję i na wstępie poproszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w sprawie tego projektu uchwały. Jako pierwsza Komisja Budżetowa Inicjatyw Gospodarczych. Dziękuję. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Tak. Mamy przewodniczącego, będzie reprezentanta komisji. To może przejdziemy do kolejnej Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Komisja podjęła projekt uchwały. Dziękuję. I Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Również nie podjęła. Dziękuję. Została nam jeszcze jedna Komisja Infrastruktury Technicznej. Proszę bardzo. Komisja pozytywnie zaopiniowała. Uchylił głosów 1 za, przeciw 2, wstrzymał się. Dziękuję.
z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pan radny Osiecki. Szanowni Państwo zgromadzeni, jako radny z okręgu, którego ta sprawa dotyczy, chciałbym zabrać głos w sprawie zwiększenia tej kwoty. Wiem, że nastroje są różne tutaj na rozbudowę szkoły, na zwiększenie tej kwoty. Wiem, że się mówi o tym, że zaplanowana kwota była za mała. I powiem tak, tu chciałem wyjaśnić. Przede wszystkim przeciwny budżetowi byłem dlatego, że już wtedy były sygnały, że ta kwota będzie za mała. Wtedy już mieliśmy projekt inwestycji, który opiewał na dużo wyższą kwotę i można by się czepiać, że ktoś zawinił, że ktoś źle wycenił, że ta kwota w budżecie została zabezpieczona za mało. Ale czy dyrektor szkoły, będący pedagogiem, jest osobą kompetentną do zajmowania się sprawą budżetu inwestycji 2,5 miliona czy 1,5 miliona? Czy takimi sprawami nie powinien zajmować się odpowiedni wydział w mieście? Można winić człowieka, że nie zgłosił poprawki do budżetu. Można obwiniać, że źle wyliczył te kwoty, ale to nie jest osoba kompetentna do takich zadań. I ja rozumiem, urzędnicy mogą mówić, nie dostaliśmy oficjalnego pisma przed budżetem o jakiejkolwiek zwiększonej kwocie. Ale czy w czasie, gdy głosowaliśmy nad budżetem, czy projekt ten, który dzisiaj ma być realizowany, czy ten projekt nie był wtedy już gotowy, a przynajmniej częściowo zrealizowany, czy już zarys tej inwestycji wtedy nie był widoczny? Może tu zawodzi komunikacja między jednostkami podległymi Urzędu Miasta. Bardzo możliwe. Ale z drugiej strony nie możemy narażać mieszkańców, przede wszystkim tamtej strony miasta, osiedla Kopernika i ich dzieci na to, żeby doprowadzać do tego, żeby zajęcia wydłużyć do godziny 19, bo zarówno dzieciom trudno to wytłumaczyć, że w godzinach popołudniowych, żeby tą naukę ze zrozumieniem przyjmowały i wiedzę przekazywaną w szkole, to po pierwsze, a po drugie, co z mieszkańcami naszymi, którzy też pracują bardzo ciężko, składają się na nasz budżet w Urzędzie Miasta, co im powiemy, jak oni mają wtedy sobie przeorganizować życie, jak te dzieci odwozić, przywozić do tej szkoły. To kompletnie dezorganizuje i naprawdę bardzo, bardzo mocno proszę tutaj nad podziałami politycznymi i nad różnymi przekonaniami, że ktoś źle zaplanował te kwoty na tą inwestycję. Bardzo, bardzo proszę o to, żeby zająć tutaj głos za rozbudową szkoły, żeby ta inwestycja doszła. Ja tylko napomknę, że akurat jestem tym, może nieszczęśnikiem, złe określenie, ale jednym z ostatnich roczników, które nie załapały się na naukę w szkole numer 4 i nasze losy, naszego pokolenia wyglądały tak, że autobusami byliśmy dowożeni do różnych szkół. Akurat mój rocznik natrafił na taką sytuację, że dwie klasy kończyłem w szkole podstawowej numer 1, później mnie przeniesiono do szkoły podstawowej numer 3 i nie narażajmy dzieci na takie sytuacje, że nie starczy dla nich miejsca, że będą musiały być gdzieś dowożone, że będą wydłużone te godziny, bo to naprawdę nie sprzyja dobrej edukacji dzieci, które na pewno w części kiedyś bardzo możliwe zajmą tutaj nasze miasto. My będziemy emerytami i będziemy potrzebowali na rozsądne ich decyzje. Drugą sprawą jest taką, że niektórzy myślą, że tak, dzieci z gminy tam chodzą, więc zobligujmy burmistrza do tego, żeby porozmawiał z wójtem gminy, żeby gmina dołożyła się do tej inwestycji. Ale dzisiaj naprawdę proszę Państwa o to, żeby nie blokować tej inwestycji. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Pan wiceprzewodniczący Zieliński, bardzo proszę.
Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ja w odróżnieniu od Pana Radnego Osieckiego nie będę występował w swoim imieniu. Nie będę występował również w imieniu wyborców ze swojego okręgu, bo akurat Szkoła Podstawowa nr 4 nie obejmuje tego okręgu. Ale będę wypowiadał się w imieniu po pierwsze Klubu Radnych Reformy Obywatelskiej, a po drugie w swoim własnym sumieniu i w swoim przekonaniu, że ta inwestycja jest potrzebna. Chciałbym zgłosić Państwu deklarację, że nasz klub poprze ten projekt uchwały i uważamy, że ta inwestycja powinna być zrealizowana, ale nie bezwarunkowo. Otóż uważamy, że w sprawie oświaty jest bardzo dużo nieporozumień, niedomówień i braku informacji. Naszym zdaniem, jeśli chcemy wiedzieć o oświacie i podejmować racjonalne, głęboko przemyślane decyzje, to powinniśmy o tej oświacie mieć wszystkie informacje, jakie potrzebne są radnemu do podejmowania takich właśnie decyzji. Klub Radnych Platformy uważa, że należałoby spełnić dwa warunki i takie warunki stawiamy. Po pierwsze, uważamy, że ta inwestycja powinna być prowadzona przez miasto, przez urząd. Podobnie zresztą jak zespół sportowy, czy kompleks sportowy przy ulicy Parkowej. Nie dyrektorzy jednostek, ale urząd wyspecjalizowany, zespoły pracowników, a także specjaliści, którzy są zatrudnieni w urzędzie, powinni prowadzić tę inwestycję. Dyrektor powinien oczywiście wspomagać w kształtowaniu koncepcji użytkowych obiektu, wspomagać, w jaki sposób należałoby rozwiązać niektóre czy pomieszczenia, czy ciągi komunikacyjne, ale nie powinien prowadzić tej inwestycji. To jest jeden warunek. A drugi, domagamy się najwcześniej jesienią takiej ogólnej debaty na temat oświaty. Uważam, że ta debata powinna w pierwszej kolejności objąć wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Na tym wspólnym posiedzeniu powinniśmy otrzymać jako radni pełne informacje dotyczące zasobów lokalowych, kwestii demograficznych, w tym perspektyw demograficznych na najbliższe lata, kwestii zatrudnienia, kosztów utrzymania na poszczególne placówki i szkoły. Zarówno szkoły, jak i placówki. Wszystkie informacje finansowe, które są nam potrzebne do tego, żeby przeanalizować, czy oświata rzeczywiście jest droga, czy nie. A może jest porównywalna do innych miejsc. Takiej wiedzy nie mamy dziś. Domagamy się takiej wiedzy już od kilku lat. Te informacje, które otrzymujemy o średnich wynagrodzeniach, zwykle co roku, i inne są szczątkowe. No nie dają pewnego obrazu oświaty. I tak na dobrą sprawę, to trochę błądzimy po omacku. Dlatego domagamy się również takiej debaty i taki warunek stawiamy. Chcę powiedzieć Państwu też tak, że nie może być sytuacji, w której jednostki podległe Panu Burmistrzowi są obarczone odpowiedzialnością za przebieg, za przygotowanie i przebieg inwestycji. To nie jest ich rola. One mogą wspomagać, wspierać, natomiast urząd jest instytucją, organem pomocniczym Pana Burmistrza, żeby właśnie taką działalność, w tym również i prowadzenie inwestycji, prowadzić. Klub nasz poprze ten projekt uchwały i uważamy, że ta decyzja jest słuszna i powinna służyć przede wszystkim tym rodzicom, którzy korzystają ze szkoły podstawowej nr 4 i dzieciom, które zasługują na lepszą bazę lokalową, lepsze warunki do nauki. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Gregorowicz. Państwo, rozmawiamy o temacie, gdzie jakby trudno dają się inne stanowisko niż te zgłoszone, czyli poprzeć i przeznaczyć środki, rozbić w prognozie finansowej na 2 lata. Jest to praktycznie sytuacja bez wyjścia, bo każde inne rozwiązanie
da pole do popisu różnym demagogom, populistom i innym oskarżycielom fałszywych test, takich jak to, że opozycja jest niekonstruktywna, szczegółów się czepia, że żąda obniżki płac, chce dowozić dzieci na kilometry. Natomiast prawda jest taka, że my też chcemy, żeby nasze dzieci wychowywały się w godnych warunkach i kształciły się w szkołach, które znajdują się jak najbliżej miejsca zamieszkania i zapewniały godziwy poziom kształcenia. No niemniej te nasze chęci stoją w jaskrawej sprzeczności, moim zdaniem, z zapewnieniem tej funkcji oświatowej ze strony władz miasta. Chciałbym, żeby na mnie nie patrzeć jak na raroga, który znowu się czepia, tylko jak na człowieka, który ma już dosyć sytuacji, gdzie głosowanie jest przymusowe, to znaczy sanepid nie odebrał tej szkoły albo żąda zamknięcia, jeśli czegoś nie zrobimy, no, jakie wyjście? No to musimy to zrobić. Boiska nie ma. Lewart awansował, pierwszy mecz 8 sierpnia. Trzeba kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby to boisko doposażyć, a w sumie jeszcze większe pieniądze na utrzymanie trzeciej ligi tej drużyny do końca roku. I też trzeba by dołożyć, chociaż ze smutkiem widzę, że w ogóle nie ma debaty na ten temat, gdy czas już płynie. Stracimy kolejny miesiąc i obudzimy się z ręką w nocniku w tym drugim temacie. O sortowni to już nie ma sensu mówić, bo już też okazuje się, że dokumentacja była tak zrobiona i specyfikacja, że trzeba było 7 milionów dołożyć i wyłożyć się miasto Lublin w taki sposób, że tak naprawdę my budujemy to sortownię dla Lublina, a nie Lublin nam pomaga. Też to zostawmy. Boiska obok parku. Proszę Państwa, kolejny przykład, gdzie szukamy projektanta, bo jej zginął pół roku, zanim jeździmy, bo rozumiem, dyrektor miał prawo błąd popełnić za pierwszym razem. Mam pytanie, a będzie miał drugą szansę? Tak samo wróćmy do tego tematu, proszę Państwa. No, bardzo dziękuję mojemu przedmówcy i jeszcze poprzednikowi, że widzą potrzebę i bardzo słusznie, żeby centralizować inwestycje. Nie może być tak, że dyrektor szkoły numer 4, pan dyrektor Świć, dyrektor biblioteki pan Banucha, czy dyrektor Mosiru, o chyba dobrze powiedziałem, dyrektor Mosiru, pan Gierak, budowali inwestycje pierwszy i ostatni raz. I tak, szukali inwestora, łapali inspektora nadzoru, narażali się na to, że ogłaszają przetarg, a nie mają kosztorysu, dokumentacji nie mają, podają nieprawdziwe dane w oparciu o swoje ubogie doświadczenie i słuszne, a aparat urzędniczy, który jest doświadczony, proszę Państwa, mający duże kwalifikacje w Urzędzie Miasta, stoi z boku, bo regulamin organizacyjny i schemat nawet nie pozwala, żeby nadzorować tego typu budowy przed miastem. Proszę Państwa, no ile tego będzie? Ile my wytrzymamy? Że tak naprawdę, nie wiem, czy Państwo żeście zauważyli, bo ja to widzę być może nad wyraz, ale widzę, że tak naprawdę my głosujemy bez wyjścia. No, nie ma innego wyjścia. Każde inne wyjście jest złe, bo naraża nas na opinię, że chcemy zwalniać nauczycieli, obniżać, proszę Państwa, płace urzędnikom, nie dawać sportowcom miejsc do uprawiania sportu. No proszę Państwa, to jest ten przykład, więc moim zdaniem trzeba się głęboko zastanowić nad tą debatą, choćby w tej właśnie mikroskopijnej skali w sprawie szkoły numer 4. Mikroskopijna w skali, proszę Państwa, kwestii i problemów, które nas tutaj notują w mieście, ale bardzo ważne dla tej dzielnicy, no bo, proszę Państwa, grupa dzieci, mnóstwo mieszkańców może stać lada moment przed koniecznością zamknięcia szkoły i dołożeniem do innych placówek. Ale pytanie, a czyja to wina? No właśnie, ja bym nawet nie szukał winnych, tylko szukał, proszę Państwa, zmian w procesie, który doprowadza nieuchronnie do takich rzeczy. No, mam pytanie, dlaczego nie zrobiono kosztorysu inwestorskiego? Dlaczego nie wykonano dokumentacji? Czyli okazuje się, że dyrektor Świecia, jak to słyszę, przedstawił kwotę 1,5 miliona, a nie milion chyba, bo 1,5 do budżetu i proszę Państwa, okazuje się, że nie było kosztorysu. No, załóżmy, że ten kosztorys się wyjawi, albo nie, no, mówimy dzisiaj, że to ma być kwota 2 miliony 600 tysięcy.
bo taka była najniższa cena podana przez oferenta. Ale przecież my jako radni, którzy mamy dzisiaj podjąć uchwałę w sprawie zwiększenia prognozy o ten brakujący 1 100 000, bo 1 500 000 dodać 1 100 000 to 2 600, tak naprawdę my nie wiemy, na jakich zasadach jest ten, proszę Państwa, przetarg prowadzony. Czy to, czy podana jest kwota ryczałtowa, czy cena kosztorysowa. Bo proszę Państwa, jeśli ryczałtowa, to ja bym tu był spokojny, że to nie wzrośnie więcej niż jakby cena przedstawiona na przetargu. Ale jeśli to jest cena według kosztorysu ofertowego, to może się okazać w trakcie realizacji, że istnieje potrzeba dorobienia czegoś, że przy odkryciu danego stanu szkoły trzeba dobudować albo dołożyć jeszcze takich więcej jednostek kalkulacyjnych. Jakiś problem, panie radny? Proszę, proszę kontynuować. To ma związek ze statutem, będziemy o tym rozmawiać, ale to, to w innej sprawie. Wracając do tematu, może się okazać, że jeśli przetarg jest ofertowy, cena ofertowa, to się okaże, że przy wykonywaniu prac modernizacyjnych zaistnieje potrzeba dodatkowych robót, tak jak na przykład przy właśnie Domu Kultury Nowym, gdzie okazało się, że potrzeba było dołożyć nowych zadań i się kwota zwiększyła, że my spotkamy się jeszcze raz i będziemy jeszcze tę kwotę 2600 zmieniać o kolejną kwotę. Więc mówię tak, żąda się od nas zgody czy decyzji w sprawach, na który nie mamy dostateczny i wystarczający wpływ. Więc chciałbym poprzeć pana radnego Zielińskiego i mojego przedmówcę Oszeckiego, że ta inwestycja powinna być, proszę państwa, prowadzona przez władze miasta, przez dział, który się zajmuje inwestycjami. Jestem też za tym w imieniu swoim i rozumiem klubu, że zgadzają się, żeby tą prognozę zwiększyć, aczkolwiek mam, proszę Państwa, przekonanie, że zabieg zwiększenia prognozy ma charakter wyłącznie kosmetyczny, bo ten zabieg tak naprawdę jest wyłącznie, proszę Państwa, księgowy, marketingowy. O 600 tysięcy wpływy majątkowe i 500 jakby tysięcy zmniejszamy wydatki bieżące. Potem się okaże, że wyjdzie zupełnie coś innego, a ponieważ nie znamy podstawy, to i tak naprawdę nie będziemy mieli wpływu na nowy budżet na rok następny. Podsumowując, jest to uchwała z gatunku po prostu nie do odrzucenia. Musimy się na nią zgodzić, ale wierzę głęboko i liczę na to, że zaczniemy w końcu tę debatę o oświacie, o prowadzeniu inwestycji w mieście, o centralizacji nadzoru nad inwestycjami. I zaczniemy, proszę Państwa, wspólną dyskusję o tym, żeby decyzje w tym mieście zapadały w sposób racjonalny, bo tak nie jest. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, zgłasza się pan radny Gałązka. Proszę, Zbigniew Gałązka. Panowie przewodniczący, panie burmistrzu. Ja w imieniu Klubu Wspólnoty Lubartowskiej, my będziemy głosowali za tym projektem uchwały, a tak reasumując to wszystko, ja osobiście borykałem się z edukacją osób niepełnosprawnych, bo wychowuję dziecko niepełnosprawne i znamy problemy rodziców, jakie się wiążą z edukacją takich dzieci. I także przychylamy się do propozycji pana przewodniczącego Zielińskiego, by tą inwestycję poprowadziła osoba kompetentna, znająca się na rzeczy, która w sposób może perfekcyjny, może będzie się wiedziała, jak zachować się podczas tej inwestycji. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Jakub Grublewski. Przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Po pierwsze chciałem powiedzieć, dlaczego mieliśmy wątpliwości co do tej inwestycji. Spędziliśmy długie godziny nad debatą, czy ta inwestycja jest potrzebna. Jej potrzeba, jeżeli chodzi o budowę szkoły, o środowisko dzieci, o to realizację samodzielnie udział wątpliwości. Natomiast proszę państwa, zwróćmy uwagę, że liczba dzieci urodzących się w Lubartowie nie rośnie. Urodzą się około 200-220. W 2014 roku sprzyjaliśmy 190 bodajże 1 osób, jeżeli dobrze pamiętam wypowiedź pana burmistrza, jest mniej więcej na tym samym poziomie.
Natomiast podejmując decyzję o rozbudowie szkoły podstawowej nr 4, zwiększamy nasze zasoby oświatowe w sali, w skali miasta. Czy to jest nam potrzebne? Nie wątpić. Natomiast w przypadku szkoły niewątpliwie jest to potrzebne. Wobec czego pani burmistrz naprawdę czeka nas debata, ale nie tylko debata o zmianach w oświacie. Bowiem jeżeli liczba dzieci w systemie oświaty się nie zwiększa, to po co ma się zwiększyć nasz zasób lokalowy? Ja nie widzę tego celu, który i tak w przypadku gimnazjum nr 2 jest w tej chwili za duży. Wynajmujemy dużą część pomieszczeń, która tam jest. Panie burmistrzu, oczekujemy od pana dzisiaj deklaracji. Deklaracji w dwóch sprawach, co powiedział pan przewodniczący Zieliński. Po pierwsze, idąc ślad za tym, że pan nie jest gołosłowny i że to, co pan powiedział w debacie przy sprawozdaniu, że zmiany w oświacie są przed nami, że cieszy się pan z tego, że te zmiany, że musimy do tego przysiąść i do tego przystąpić, prosiłbym pana o deklarację dzisiaj, że przygotuje pan koncepcję zmian w oświacie i że odbędzie się nad tymi danymi, które przedstawił pan przewodniczący Zieliński, odbędzie się debata najpierw w ramach komisji, a potem też na sesji Rady Miasta i że w jakimś terminie, który pan określi, na jesieni tego roku te dane zostaną przygotowane. I druga rzecz, też prosimy pana dzisiaj o jasną deklarację co do podmiotu, który będzie tą inwestycję prowadził. Również jestem całkowicie zgadzam się z przedmówcami, że nie ma sensu obarczać dyrektorów szkół, dyrektorów jednostek, którzy dzięki temu nie mają urlopów, ponieważ się tym muszą zajmować w czasie wolnym, ponieważ codzienne obowiązki nie pozwalają tego. Muszą nabywać dodatkowe kompetencje, które nigdy więcej nie będą w życiu potrzebne. Muszą też popełniać błędy, bo kto robi też pierwszy raz nie uniknie popełnienia błędów, żeby po prostu tych ludzi z tego odciążyć. Dlatego bardzo pana proszę o deklarację dzisiaj, jak z tymi sprawami będzie. Dziękuję. Dziękuję. Radny Kusyk się zgłaszał, bardzo proszę. Skoro jesteśmy zgodni w tej kwestii, to ja proponuję przejść do głosowania. Dziękuję. Czy pan składa taki wniosek? Tak, dokładnie. Żeby zamknąć dyskusję? Tak. Tak? Tak, dokładnie. Nie, no formalny wniosek wpadł w tej chwili. Proszę przyjmuję, bo ja też chciałem parę zdań akurat w tym temacie się wypowiedzieć, więc apeluję do Wysokiej Rady, żeby głosowali przeciwko temu wnioskowi. Są jeszcze radni, którzy w ważnej kwestii chcą się wypowiedzieć. Dobrze, ponieważ mogę dopuścić. Przepraszam. Wycofuję wniosek. Dziękuję. Więc pytam państwa radnych, kto chciałby zabrać głos w tym punkcie. Pan burmistrz się zgłasza. No dobrze. Czy przede mną jeszcze któryś z radnych chciałby się wypowiedzieć? Pan przewodniczący Tomasiak, bardzo proszę. Panie burmistrzu, szanowni radni, szanowny panie dyrektorze. Ja podzielam również te opinie, które zostały zgłoszone przez radnych naszego klubu, jak i również podzielam opinie, które zostały zgłoszone przez radnych Platformy Obywatelskiej, bo zupełnie nie rozumiem sytuacji takiej, kiedy faktycznie osoba, która uzyskała zupełnie inne wykształcenie, która nie ma tytułu inżyniera, która nie ma doświadczenia w budownictwie, ma nam przedstawiać informacje na temat przedsięwzięcia, które wymaga niesamowitej wiedzy. Niestety na komisjach również, muszę przyznać, dostaliśmy informacje zdawkowe w sprawie tego przedsięwzięcia. Dopiero dzięki radnemu Osieckiemu i dopiero wczoraj, kiedy odbyliśmy posiedzenie klubu, dostaliśmy informacje kompletne. I jedną rzeczą jest to, że faktycznie osoba, która nie ma doświadczenia w prowadzeniu takich inwestycji, osoba, która nie mogła się spodziewać tego, że będą problemy chociażby z niezabezpieczeniem praw autorskich, dokumentacji technicznej, bo wiemy, że takie pojawiły się problemy, będzie musiała stykać się po prostu i zmierzyć z takimi problemami. Jedną rzeczą jest to, że faktycznie wskazano kwotę
Proszę Państwa, 1 500 000 pierwotnie, teraz słyszymy o kwocie o 1 100 000 większej, 2 600 000. To musi naprawdę nas wszystkich zaniepokoić. Ale to doświadczenie, ten przykład, ale przykład również kilku innych inwestycji, bo my musimy tutaj, to co powiedział radny Gregorowicz, wspomnieć o tym. Wspomnieć o tym, jak to się dzieje w Mosirze, bo my zerknijmy założenia, bo to trzeba porównać, założenia do pierwotnej inwestycji, która miała być robiona w parku, to były założenia w wysokości 5 milionów złotych. Były narysowane 3 prostokąty i przekonywano nas, że będzie to kosztowało 5 milionów złotych. Podczas kiedy debatowaliśmy, kiedy budżet był uchwalany, no, przedstawiłem kosztorys, z którego wynikało, że sama hala będzie kosztowała 9800. Na komisji później infrastruktury mieliśmy informacje dokładne, których ujawnić nie mogę, ale proszę Państwa, porównajmy, jak to bardzo odbiegło od tego kosztorysu, który wtedy został zaprezentowany, a jak mocno różniło się od pierwotnych założeń. I niestety w tych budżetach, które są przyjmowane, w tych założeniach, gdzie zarówno pan Gierak, pan dyrektor Gierak, jak i pan dyrektor Świć nie mogli tego dobrze zrobić, bo nie mieli niezbędnej wiedzy, należy pójść za tym apelem wszystkich radnych, którzy przede mną zwrócili na to uwagę, czyli żeby w Lubartowie komórka przy Urzędzie Miasta utworzona bezpośrednio zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji, przygotowywaniem kosztorysów, ogłaszaniem przetargów, nadzorowaniem tych przetargów, nadzorowaniem inwestycji. Komórka po prostu, która by się zajęła kompleksowo inwestycjami. Bo nie wyobrażam sobie teraz pana dyrektora, który do końca roku biegał jeszcze z dziennikiem nauczycielskim i zamieni ten dziennik na dziennik budowy i będzie nadzorował teraz inspektora budowy, czy on wpisał coś prawidłowo, czy nie. Bo tej wiedzy po prostu ten człowiek nie może mieć. I dlatego też jako klub będziemy głosowali za zmianą tej prognozy długoterminowej, ale też będziemy domagać się kilku rzeczy i też chcemy usłyszeć od pana burmistrza, czy zostanie to spełnione. Po pierwsze, czy tak jak również klub Platformy Obywatelskiej, ta jednostka centralna będzie to nadzorowała? Po drugie, czy dojdzie do tej debaty na temat oświaty? Bo tutaj chciałem zadać pytanie od siebie już, a nie w imieniu klubu, na temat oddziału przedszkolnego, który również w tym projekcie jest przewidywany. Dlaczego ten oddział jest przewidywany? Jakie jest zapotrzebowanie i co skłoniło pana dyrektora, żeby w tą stronę również ofertę przedłożyć i taką dokumentację przygotować ostatecznie do akceptacji przez Radę Miasta, ofertę, która oczywiście jest podstawą do tego, żebyśmy zwiększyli środki w prognozie długoterminowej. I jeszcze jeden warunek jest, ponieważ tutaj kolega Wojtek Osiecki wskazał o jednej rzeczy, ponieważ w tej szkole uczą się również dzieci z gminy. I my chcemy jako klub wiedzieć, czy miasto w ogóle wystąpi do gminy Lubartów o to, żeby gmina Lubartów dołożyła się do tego przedsięwzięcia. Bo kwota jest znacząca. Gmina też jest beneficjentem tego, że ta szkoła i będzie beneficjentem tego, że ta szkoła zostanie rozbudowana. Czy w takim wypadku w ogóle jest przewidywane jakiekolwiek wystąpienie do gminy Lubartów, żeby gmina Lubartów do tego przedsięwzięcia się dołożyła? I gorąca prośba jeszcze w jednej kwestii, ponieważ to, co odbyło się na komisjach, to proszę Państwa, no my nie mieliśmy żadnej informacji, a wręcz wczoraj pan zastępca burmistrza Szumiec powiedział, będzie jutro pan dyrektor Świć, dopytacie o wszystkie wątpliwości, jakie macie. Nie możemy tak być na komisjach traktowani. Prosimy, żeby zapraszać chociażby dyrektora, który ma największą wiedzę w kwestii takich inwestycji, jeżeli władze miasta nie potrafią nam odpowiedzieć na pytania, które naraz nurtują na komisjach i musimy zwracać się z tymi pytaniami podczas sesji Rady Miasta. Dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze? Proszę bardzo, pan radny Skubiszewski. Szanowni Państwo, tak siedzę i przysłuchuję się Państwa wypowiedziom, trochę przeraża mnie ta retoryka. Prosiłbym o zmianę takiej retoryki. Już mówię, chodzi o, mówiąc potocznie, tak to odbieram, na wieszanie psów na panu dyrektorze. Może faktycznie nie ma tytułu inżyniera budownictwa, natomiast zostało zlecone mu zadanie, które jest zadaniem ciężkim.
W tej sytuacji, w mojej ocenie, bo pan dyrektor przecież sam nie przeprowadza tych inwestycji, na pewno ma osoby, które go wspierają także merytorycznie. W tej sytuacji mam takie wrażenie, że pan dyrektor został po prostu wprowadzony w błąd, stąd ta cała sytuacja. A proszę pamiętać też o tym, że nawet wysoce wykwalifikowani specjaliści też popełniają czasem błędy i też na taką, ale też i większą skalę. Dziękuję. Proszę, pan przewodniczący Zieliński, Lidia Dłocki. Wysoka Rado, ja jednak muszę odpowiedzieć panu na państwa, czy państwo zarzuty pod naszym adresem, bo czuję się trochę odpowiedzialny również za to, że powiedziałem, że ta inwestycja nie powinna być prowadzona przez pana dyrektora. Otóż dyrektor szkoły, a jest nim nasz kolega tutaj siedzący obok, pan dyrektor Świć, nie jest powołany do tego, żeby prowadzić inwestycje. Jego zadaniem jest prowadzenie szkoły na takim poziomie, żeby wyniki osiągane w kwestiach dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych były na jak najwyższym poziomie. Żeby nie musiał się nie tylko wstydzić tej szkoły, ale z dumą odnosił się do tego, co reprezentują jego uczniowie, jego absolwenci. Taka jest rola dyrektora szkoły. Nikt nie kwestionuje jego zdolności organizacyjnych, ani to, że jeśli została mu powierzona, czy zostało mu powierzone zadanie, wywiąże się z tego dobrze. Tylko to, co usłyszeliśmy na komisjach, czego jesteśmy świadkami przez kilka miesięcy, świadczy, że ma niewielką pomoc w tym zakresie, w zakresie prowadzenia tej inwestycji. Apelujemy tutaj do pana burmistrza i służb, żeby go w wielu kwestiach, które normalną rzeczą jest, które jego nie powinny dotyczyć, albo których nie czuje się na siłach, nie czuje się kompetentnych, wyręczyć. Kiedyś była też taka dyskusja, czy dyrektor szkoły powinien być nauczycielem, albowiem ma wiele czynności administracyjnych, organizacyjnych, które wcale niekoniecznie dobry nauczyciel może wykonywać. Otóż ta dyskusja dowodzi, że dyrektor szkoły, takiej szkoły jak szkoła podstawowa, powinien być przede wszystkim właśnie nauczycielem. Natomiast jeśli nie radzi sobie z tak trudną inwestycją, to nie dlatego, że nie posiada odpowiednich kwalifikacji czy poziomu inteligencji wykształcenia, tylko dlatego, że znikąd nie ma pomocy. Albo ta pomoc jest niewystarczająca. I o to apeluję. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Pozwolę sobie udzielić głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie. Mój głos będzie krótki w tej sprawie, ale tym głosem chciałem wzmocnić te apele, które wygłosili moi poprzednicy i o potrzebie debaty w sprawie oświaty i o potrzebie wsparcia pana dyrektora, a może o potrzebie, żeby proces inwestorski, proces projektowania tej inwestycji, no jednak prowadzili specjaliści, których przecież w urzędzie mamy. Z całym szacunkiem dla pana, panie dyrektorze, ale wiem, że jest to trudna rzecz, absorbująca czas, a pan tych obowiązków ma dużo i związanych z faktem prowadzenia takiej właśnie placówki, specjalistycznej placówki, gdzie trafiają osoby, klientami są osoby niepełnosprawne, wymagające szczególnej troski, specjalnych kontaktów z rodzicami. Wiem, że pracy tam jest dużo, dużo więcej. Natomiast, panie dyrektorze, zwrócę się w kilku teraz może zdaniach do pana. Bo kiedy pierwszy raz pan mnie zaprosił do szkoły, kiedy miałem wątpliwości o potrzebie rozbudowy tej szkoły, to ja byłem w tej szkole, pan mi ją pokazał, pan mi wyjaśnił, skąd się bierze potrzeba rozbudowy tej placówki i odtąd, od tego czasu mam pełną świadomość, że to jest
mieszkańcom naszego miasta potrzebny. Natomiast gdzieś w tej sprawie popełniono błąd. Pierwotnie ta inwestycja miała kosztować dużo mniej, a teraz musimy w przyszłym budżecie znaleźć dodatkowe środki wysokie, 1 100 000 na dołożenie do tej inwestycji i rzeczywiście rodzą się pytania, co z innymi inwestycjami. Przecież czeka nas inwestycja przyparkowej, tak wymagająca takich bardzo znacznych środków. Na razie nikt nawet nie mówi o jej rozpoczęciu. Gdzieś więc w tej sytuacji gdzieś był błąd popełniony, nie wnikać, kto to zrobił, ale błąd niedoszacowania tej inwestycji. Niedoszacowania. Natomiast mam też pytanie, nie wiem, czy do pana dyrektora, czy w tej chwili już do pana burmistrza, bo ja do końca nie wiem, za czym mam głosować. No wiem, że za rozbudową szkoły, ale chciałbym usłyszeć tutaj szczegóły. Ja jestem członkiem Komisji Planowania i kiedy analizowaliśmy dokumentację poszczególnych inwestycji, na przykład budowy przyparkowej, to tam nie było dokumentacji rozbudowy szkoły. Ja nie wiem, za czym szczególnie mam głosować. Chciałbym wiedzieć, jaka powierzchnia przybędzie w tej szkole, ile sal lekcyjnych, czy planowana jest sala gimnastyczna, czy może boiska jakieś dodatkowe. No przy tak ważnym głosowaniu chciałbym usłyszeć odpowiedź na te tematy i prosiłbym o odpowiedź właśnie. Dziękuję. Proszę, pan burmistrz Podziarski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tak na początek. Czy salę gimnastyczną przy liceum pan przewodniczący Zieliński prowadził jako dyrektor, czy kurator to prowadził? Pan dyrektor. Przepraszam, proszę nie zmuszać radnych do rozmowy za stołem. Więc proszę Państwa, ja inaczej. Proszę nie rozmawiać ze stołów. Panie burmistrzu, pana głos. Tak jest. Więc proszę Państwa, powiem tak. Jeśli Państwo oceniacie, że pan dyrektor Świć, dyrektor szkoły podstawowej numer 4, nie poradzi sobie z jedną inwestycją, to jesteście w błędzie. A jeśli sobie nie poradzi, to widocznie nie nadaje się na funkcję dyrektora szkoły podstawowej nr 4. Więc proszę Państwa, nie, bo ja trochę żartobliwie to mówię. Proszę Państwa, obudziliście się Państwo w tej chwili i wszyscy jak jeden larum, że pan dyrektor sobie nie poradzi z jedną inwestycją. Poradzi sobie. Poradzi sobie i to nie jest problem w tym, że są jakieś problemy w funkcjonowaniu, sprawowaniu funkcji przez pana dyrektora. Tylko zaczynamy inwestycje, bo proszę zauważyć, my wprowadziliśmy w ubiegłym roku i pan radny Wróblewski mówi, że był za inwestycją. Jeśli ja pamiętam poprzedniej kadencji, to państwo byliście przeciwko rozbudowie tej szkoły. I to są dokumenty, bo są protokoły. No może w tym roku tak, ale poprzednio byliście państwo przeciwni rozbudowie tej szkoły, żeście wyrażali to publicznie. Proszę państwa, popatrzcie. Czy pan dyrektor szkoły podstawowej prowadził inwestycje? Prowadził. Czy pan dyrektor gimnazjum nr 1 prowadził inwestycje? Prowadził. Czy pan dyrektor gimnazjum nr 2 prowadził inwestycje? Prowadził. Czy pan dyrektor miejskiej hipoteki prowadził inwestycje? Prowadził. Bo taka jest konstrukcja prawna naszego funkcjonowania. Po to dyrektorzy dostali obiekty w zarząd, że nie będzie prowadził wtedy, nie będzie prowadziło miasto na majątku, który jest przekazany w zarząd dyrektorowi, który też jest pracownikiem samorządowym. Halę targową prowadziło miasto, bo tego obiektu nie miało w zarządzie, nie miał Bartowskiego Ośrodka Kultury. Hala była własnością miasta. Dopiero teraz zostanie przekazana w zarząd
lokowi i zarząd będzie zarządzał. Więc tutaj jakby wracając do tego, że dyrektorzy otrzymują majątek w zarząd nieruchomości łącznie z MOSiR-em i ze szkołą podstawową numer 4, to na bazie tego majątku, który daliśmy im w zarząd, prowadzą to, co jest niezbędne. Jeśli jest potrzeba rozbudowy, to dyrektorzy prowadzą rozbudowę i sobie poradzą. Możemy zmienić konstrukcję, że nie ma przekazanych majątków, czy odebrać dyrektorom placówki z zarządu, co to będzie prowadziło miasto. Więc tutaj nie wiadomo, tak, bo to jest takie dla mnie sztuczne. Proszę Państwa, w tej chwili każdy wiadomo, że pan dyrektor sobie nie poradzi. Poradzi sobie. Pan dyrektor sobie poradzi, natomiast zaczynaliśmy inwestycje, gdzie nie było kosztorysu. Pan radny Gregorowicz mówi, analizuje, co jest, czy stawka, czy oferta ryczałtowa, czy kosztorysowa jest lepsza. To jest jak z jajkiem i skórą, proszę Państwa. Tego nie da się do końca ocenić, co jest lepsze, bo dla mnie, pomimo i mojego doświadczenia, to raczej się skłaniam, że przetargi kosztorysowe są lepsze, bo pozwalają lepiej prowadzić inwestycje niż ryczałtowe. Bo w przypadku ryczałtowej, jeszcze przy tej sytuacji, jaką mamy, jakości projektów, bo niestety no, życie pokazuje, że ciągle coś tam jeszcze w projektach jest niedoskonałe, więc ustalenie ceny ryczałtowej jest narażone na więcej problemów niż kosztorysowe. I pan dyrektor, zgłaszając to, tą inwestycję, podjął w ubiegłym roku trud wykonania dokumentacji. Mamy dokumentację, mamy kosztorys. Nie będziemy mówić o wartości kosztorysowej, bo jeszcze postępowanie przetargowe trwa. Więc proszę Państwa, ja odpowiadając odpowiedzialnie, nie zadeklaruję Państwu, że w tej chwili zmienimy sposób postępowania z inwestycją w szkole podstawowej numer 4. Bo należałoby powtarzać wszystko od początku. Pan dyrektor jest w postępowaniu przetargowym, już są złożone oferty. My też tak ad hoc trochę teraz robimy, bo okazało się kilka dni temu, że ta oferta najtańsza z drugiego przetargu jest wyższa niż przewidziane środki w budżecie. Stąd tak trochę ad hoc wprowadzamy tą uchwałę wieloletniej prognozy finansowej, żeby tą inwestycję zrealizował. I pan dyrektor już nie powinien się wycofywać w tej chwili z prowadzenia tego przetargu, bo jest już na finale. Wybierze inspektorów nadzoru, więc tak samo i w mieście byśmy wybrali inspektorów nadzoru, ludzi, branżystów, którzy się znają na budownictwie ogólnym, na elektryczności, na sanitarnych i oni będą pilnować w imieniu pana dyrektora, z którymi zawrze dyrektor umowę na świadczenie inspektorów nadzoru, tak jak pan przewodniczący Zieliński, właśnie już była firma, która obsługiwała tę inwestycję. Pan dyrektor się zatrudnił. Tutaj nie mogę zadeklarować, bo zaburzylibyśmy możliwość zrealizowania tego zadania. Natomiast można myśleć o przyszłości, żeby odbierać zarząd od dyrektorów poszczególnych nieruchomości i dopiero prowadzić w mieście. Powiem tak, oceniam, proszę Państwa, Wydział Strategii w tej chwili, który mamy, w tym składzie osobowym, to też obciążenie wszystkimi inwestycjami poszczególnych jednostek bez zwiększenia zatrudnienia jest niemożliwe, bo położą koledzy z wydziału. Jeśli się zajmują wieloma innymi inwestycjami i dokumentami strategicznymi, i projektami nieinwestycyjnymi, i lubelskim obszarem funkcjonalnym, i ZIT-em, więc proszę Państwa, tam na ten skład osobowy, który mamy w Wydziale Strategii i Rozwoju, jest dość pracy. Jest dość pracy. I dyrektorzy poszczególni sobie, tak jak sobie radzili, bo dałem Państwu przykład, wszyscy dyrektorzy prowadzili inwestycje, dyrektorzy szkół. I poradzili sobie. Tak samo poradzi sobie pan dyrektor. Natomiast deklaruję, proszę Państwa, bo o tym mówię, decyzja była odkładana przez prawie 20 lat o poważnej debacie i zapraszam również Państwa o poważnej debacie na temat oświaty. Bo to rzeczywiście jest temat, który jest przed nami. My musimy i wydyskutować tak, żeby też mieszkańcy rozumieli nasze decyzje, dlaczego tak zmieniamy i wspólnie z mieszkańcami podejść rzeczywiście pewnie jesienią, bo jeśli byśmy chcieli dokonywać zmiany, to w miesiącach pierwszych przyszłego roku, żeby te zmiany były prawnie akceptowalne, bo to do pewnego czasu my te decyzje nasze rady, jeśli chodzi o zmiany w oświacie, powinniśmy podjąć. Czyli ta jesień do końca roku jest czas na to, żebyśmy debatowali i wydyskutowali i dokonali zmiany
jeśli chodzi o ogólną, ogólną sprawę oświaty, czyli tak jak już wielokrotnie już mówili, te podstawowe obszary, ilości szkół, obwodów szkół, miejsca usytuowania i wykorzystania nieruchomości. Bo też, proszę Państwa, mamy kilka nieruchomości, które, no jeśli dokonamy zmiany w strukturze oświaty, to one nam się pewnie uwolnią albo w jakiś sposób inaczej to zagospodarujemy. Natomiast już tak reasumując, inwestycja, żeby się udała, żeby nie tracić czasu, żeby za chwilę, bo jeśli Pan Dyrektor by zatwierdził po dzisiejszej decyzji Wysokiej Rady, zatwierdził przetarg, podpisał umowę, to w lipcu już wykonawca może wchodzić z inwestycją, żeby rzeczywiście, tak jak jest w specyfikacji, bo tak sobie Pan Dyrektor specyfikacji założył, do lipca przyszłego roku ta inwestycja została zakończona. I tylko w tym warunku, że rozumiejąc tą sytuację i to nie pod przymusem, to chcemy po prostu. Chcemy, życie jest bogate i musimy nieraz modyfikować nasze myśli, zamysły i nawet co do wartości inwestycji, żeby umożliwić Panu Dyrektorowi zakończenie tej inwestycji, to proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy Pan Dyrektor mógłby udzielić informacji na temat szczegółów rozbudowy? Ja o to się pytałem. Czy Pan Burmistrz może? Chodzi nam o szczegóły rozbudowy. Powierzchnia, która przybędzie, ilość sal lekcyjnych. Upoważniam Pana Dyrektora, żeby udzielił tej informacji. Czy Pan Dyrektor mógłby udzielić tej informacji? Gościem przynajmniej nie ma na liście, stąd zapytam Państwa, czy Państwo zgodziliście się na zabranie głosu przez Pana Dyrektora. Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Jednogłośnie wszyscy się zgodzili. Panie Dyrektorze, proszę bardzo.